Hej, szczęść Boże, witajcie, pozdrawiam Was serdecznie z Ząbkowic Śląskich. Tu jest w ogóle ruch jak na Marszałkowskiej. Ciągle jeżdżą samochody po jakichś kocich łbach, ale nie mogłem tutaj nie przyjechać. Przyjechałem z Barda Śląskiego do Ząbkowic Śląskich, żeby Wam powiedzieć parę słów, jak ważne jest dla mnie to miejsce. I ze względów dominikańskich, bo tak serce mi tutaj dyktuje i budzi się we mnie do życia, a jednocześnie z powodów muzycznych. Fiesta Andyjska, Festiwal Muzyki Andyjskiej w Ząbkowicach, to jest też moja historia. W ogóle mam jakieś wrażenie, że kiedyś już nagrywałem hołka z Ząbkowic Śląskich, ale nie znalazłem w internecie, więc pozwoliłem sobie nagrać jeszcze raz, chyba że to jest pierwszy raz. Posłuchajcie, co mam tutaj do powiedzenia. Wreszcie znalazłem kawałek takiego, mam nadzieję, zacisznego miejsca na Wirydarzyku u sióstr Klarysek. Kiedyś był to Wirydarzyk ojców Dominikanów, a teraz jest Wirydarzykiem sióstr Klarysek. Takie dzieje historii, w ogóle bardzo złożone dzieje historii. Dominikanie są tu od XIII wieku. Byli. Z przerwami, z różnymi perturbacjami i można by długo, długo o tym opowiadać, ale tak jak powiedziałem na wstępie, rozerwane mam serce między tym, co dominikańskie, a tym, co andyjskie, ponieważ te dwie rzeczywistości w Ząbkowicach Śląskich mi się łączą. I właśnie przed chwilą byłem w kościele u sióstr Klarysek i ucałowałem relikwie tutejszych męczenników, trzech braci, którzy w czasie wojny husyckiej oddali swoje życie i byli uważani nawet za husytów, za niesamowicie mężnych chrześcijan, którzy wyznawali swoją wiarę, mimo że naprawdę te wojny husyckie, jak sobie o tym poczytacie, w ogóle polecam, żebyście poczytali o męczennikach dominikańskich z Ząbkowic Śląskich, żebyście umocnili się w wierze, chociaż może dla kogoś o słabych nerwach nie powinienem polecać tej lektury. Taka jednak jest historia Dominikanów w Ząbkowicach Śląskich, bardzo, bardzo pogmatwana. Pogmatwana jest historia też tego miejsca. Próbowano wiele razy po pożarach i innych zawaleniach, katastrofach odbudowywać to miejsce i ono ciągle jakoś popadało w ruinę, przechodziło z rąk do rąk. No, tak to może bywa na takich terenach granicznych. Poczytajcie o dominikanach, o męczennikach ząbkowickich. Bardzo, bardzo polecam. A teraz przeskakuję już szybciutko do fiesty andyjskiej, bo to też jakoś jest związane z moją dominikańskością, z wrażliwością muzyczną na pewno, ale też jest to związane z tym, że ja dokładnie z tego miejsca po tym, jak drugi raz grałem tu na fieście andyjskiej, na festiwalu muzyki andyjskiej, pojechałem na obserwację do Poznania, do Dominikanów. Miałem długie włosy, skórę, bęben, gitarę. Bracia się po prostu mnie bali. Jak mnie zobaczyli, to po prostu się przestraszyli. Ojciec Karol obecnie, ten, który jest razem ze mną z Kielc, tam byliśmy razem powołani na jednych rekolekcjach. On, pamiętam, jak wspominał, że szydził z braci, którzy chowali przede mną, bo się mnie bali, na balkonie. Tylko jeden były heavy metalowiec i były policjant się mnie nie bał i ze mną wtedy rozmawiali. Tak to właściwie było, ale mówię o tym w kontekście przede wszystkim muzycznym, bo fiesta andyjska to jest coś, co pięknie wspominam. Mój zespół Los Vagabundos, graliśmy tu dwa razy na tym festiwalu, bo z tego miasta pochodzi wspaniały zespół, który grał muzykę andyjską, Sierra Manta. Był zespół Warszawia Manta, był też zespół Sierra Manta. Bardzo serdecznie ich pozdrawiam. Jeżeli ktokolwiek z Was ogląda hołki, to bardzo serdecznie każdego z osobna pozdrawiam. To był bardzo piękny kawałek mojej historii muzycznej i Wy mieliście w tej historii bardzo znaczący udział. Różne opowieści,
najróżniejsze. Może jeszcze przy okazji wspomnę, że Maciek z Syrymanty też miał tutaj taki zespół regowy, Będzie Dobrze. Może ktoś znał taki zespół, Będzie Dobrze, naprawdę dobrze grali. Ja też z korzeni punk rockowych, regowych trochę pochodzę, więc doceniałem zarówno muzykę andyjską graną przez Syrymantę, jak i muzykę zespołu Będzie Dobrze. To wszystko właśnie tutaj w Ząbkowicach Śląskich miało miejsce. To wszystko, co się dzieje wokół festiwali, mógłbym dużo jeszcze o tym opowiadać. Pamiętam, jak pierwszy raz tu spotkałem takiego mnicha Hare Krishna, który potrafił się umyć, i to był temat naszych rozmów, jedną butelką wody, taką półlitrową, nad taką kratką ściekową w łazience, tam gdzie mieszkaliśmy w jakiejś szkole. On potrzebował tylko tej jednej butelki 1,5-litrowej, żeby nie rozbierając się z tego swojego pomarańczowego stroju, żeby się wykąpać, nawet bym tak powiedział. Więc takie historie, takie różne zespoły. Tutaj pamiętam właśnie tych wszystkich Indian. Wiele takich było tutaj zespołów nazywających się niezmiennie Runa Kuna, a tak naprawdę cały czas ten skład się wymieniał tutaj. I pamiętam tu też takiego Indianina, takiego po prostu jak z komiksu, z takim właśnie orlim nosem, z takimi włosami, wiecie, długimi aż za pas, taki, prawda, i takimi czarnymi, aż granatowymi, takie jak kruk ma pióra, rozumiecie, takie po prostu, to była taka zazdrość, że można mieć takie włosy, w ogóle taką sylwetkę, bo on był taki smukły, wysoki, pamiętam, grał na kontrabasie, super facet, w ogóle, do dzisiaj go pamiętam, po prostu mam go przed oczami, ale też przypominam sobie jakieś wyświetlane filmy właśnie z takich różnych tradycji andyjskich, właśnie gdy Indianie grają kultową muzykę właśnie na tarkach, na dużych bębnach, po prostu taką transową muzykę, prawda, albo na trzech fujarkach, po prostu takich, wiecie, samponiach. Naprawdę przez kilka lat dobrych była to moja muzyka i to było moje życie. Cały tym żyłem. Potem graliśmy jakieś improwizacje z Los Vagabundos, bo ten skład też się zmieniał. Zaczynaliśmy w 9 osób razem z dziewczynami, potem zostaliśmy we 3 i graliśmy jakoś tam, zadając się też z kwartetem Jorgi, który liczył 3 osoby, czyli był najmniejszym kwartetem świata. Dużo, dużo różnych historii. Naprawdę poruszających mnie. Opowiadam o tym wszystkim jakoś ciągle, mając przeświadczenie, że ja już jakiegoś hołka z Ząbkowic Śląskich nagrywałem, ale specjalnie wpisywałem, nie ma niczego takiego jak hołk z Ząbkowic Śląskich, więc tym bardziej się cieszę, jeżeli to nie jest pierwszy, czy jeżeli to jest pierwszy hołk z Ząbkowic Śląskich, że mogłem tyle naopowiadać. Bardzo dużo w jednym filmie, przepraszam was za to, a jednocześnie chciałbym przekazać takie emocje, które są we mnie. Byłem blisko, w Bardzie Śląskim, zaledwie 15 minut drogi od Ząbkowic, więc nie mogłem sobie darować, żeby tutaj nie zawitać. Bardzo się cieszę, że mogłem wam to wszystko poopowiadać, chociaż to tylko taki czubeczek Góry Lodowej, ale hołk ma taką naturę, tylko czubeczek Góry Lodowej. Błogosławię wam serdecznie z Ząbkowic Śląskich, od Dominikanów, od sióstr Klarysek, od adoracji, od andyjskiej fiesty, od wszystkich dźwięków na całym świecie, indiańskich, folkowych, takich, jakie lubicie, regowych, czy chrześcijańskich dźwięków, takich, wśród których przebywamy. Jadę teraz do kompanii Natana, która tu się też gromadzi na rekolekcjach, 40 minut zaledwie stąd, tam mamy wspólną Eucharystię, więc mówię w Bardzie Śląskim Eucharystii, pozdrawiam was z Ząbkowic Śląskich i jadę tam, gdzie Eucharystia na mnie czeka. Trzymajcie się, z Panem Bogiem, hej!